Frakcje i organizacje działające na terenie Backrooms to naprawdę bardzo interesujący temat. Od MEG przez UEC aż przez kilka innych organizacji, aż po wyznawców Jerego. Od tych całkiem profesjonalnych, które należycie sprawują władzę w zapleczu, przynajmniej umownie, aż po sekty czczące wyimaginowanego Boga. I to właśnie tym ostatnim zajmiemy się w dzisiejszym filmie, bowiem przed wami kompletne wyjaśnienie wszystkich informacji na temat wyznawców Jerego w Backrooms, więc cześć wszystkim, jestem Ondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym, tak jak wspomniałem, zajmujemy się wyznawcami Jerego. W tym materiale poznasz odpowiedzi na takie pytania jak: kim są wyznawcy Jerego, czego chcą i dlaczego czczą tego Jerego, jakie są struktury organizacji i jak sama organizacja działa, jak rekrutują nowych członków, jak działają. Poznacie także wywiad z jednym z członków tej organizacji i dowiecie się, co ci ludzie mają w głowie, a także dowiecie się, kim tak naprawdę jest ten Jerry. I oj, myślę, że możecie być naprawdę zaskoczeni. Nim zaczniemy, serdecznie zapraszam tutaj na mojego Instagramka, link masz w opisie, no wpadaj tam, plyzy. Zostaw także suba na kanale na dobry początek, ponieważ chcemy dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej, a także strzel kciuka w górę pod tym filmem, aby materiał mógł się już gdzieś tam dalej fajniej teraz pozycjonować. Tymczasem, moi drodzy, już nie muszę przedłużać, bardzo proszę, rozciążcie się wygodnie, albowiem dzisiaj poznacie odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wyznawcami Jerego w Backrooms. Zatem zacznijmy od tego, czym właściwie jest organizacja Wyznawcy Jerego i kim właściwie oni są. Jest to frakcja działająca w zapleczach, składająca się z ocalałych, czczących niejaki byt siódmy, czyli właśnie Jerego. Kim jest Jerry? Jerry jest niebieską papugą. Kiedy po raz pierwszy to zobaczyłem, to trochę szoku dostałem, bo myślałem, że Jerry to jest jakiś, nie wiem, ich bożek albo ziomek, jakiś chory ziomek typu Was, który ich tam gdzieś tam prowadzi. A to papuga. Ale nie taka zwykła papuga, spokojnie. Pierwszy wpis na jej temat został odnaleziony w czerwcu 2019 roku i pochodzi on z roku 1959, natomiast pierwsza zgłoszona obserwacja Jerego przez MEG miała miejsce w roku 2015, kiedy drużyna dzikich wojowników od MEG została przydzielona do zniszczenia tego bytu, który w tamtej chwili znany był głównie z tego, że zabrał niektórych ocalałych z poziomu drugiego. Zabrał ich ze sobą, zindoktrynował w cudzysłowie. Niestety, Jerry zindoktrynował dwóch członków drużyny, a pozostałym nakazano wycofanie się. Sam Jerry, jak wspomniałem wcześniej, jest ptakiem przypominającym papugę hiacyntową. Głównie spotkać możesz go na poziomie pierwszym, lecz również niekiedy na poziomie drugim, gdzie znajduje się jego główne siedlisko, czyli słynny pokój Jerego, gdzie znajdziesz nie tylko jego, lecz także jego zwolenników. Gdzie zazwyczaj siedzi na swojej drewnianej grzędzie. To, co sprawia, że ten byt jest tak niebezpieczny i lepiej unika z nim kontaktu, to jego zdolność do indoktrynacji, do kontroli umysłów swoich ofiar. Działa to w taki sposób, iż jeżeli dotkniesz go bez oswajania go, oswoić go możesz przykładowo nasionami czy wodą migdałową, wówczas nie zindoktrynuje cię tak jakby chciał. Natomiast musisz mieć na uwadze, że zwolennicy Jerego stanowczo nienawidzą, kiedy ktokolwiek próbuje go oswoić, więc lepiej nie próbuj, bo skończysz bez głowy, okej? Jednakże jak działa sama indoktrynacja? Polega to na tym, iż jeżeli dotkniesz Jerego, zaczniesz czcić go jak Boga, wykrzykując takie frazy jak: Jerry jest wszystkim, Jerry jest tym, dlaczego żyję i... Dobra, wiecie co, nie będę cytował tej ostatniej frazy, wejdźcie sobie na Wikidota i będziecie mieć to, czego stanowczo nie chciałem powiedzieć. Po kilku godzinach wejdziesz do pokoju Jerego, z którego po jakimś czasie wyjdziesz, by rozpowszechniać słowa Jerego. Będziesz wówczas zachowywał się jak bezmyślny zombie, dopóki ponownie nie powrócisz do pokoju Jerego. Wtedy odzyskasz kompletną kontrolę nad sobą, jednakże nadal będziesz czcić Jerego. Zupełnie jakby jego boski statut był zakorzeniony w twoim umyśle od samego początku. To właśnie tyczy się każdej ofiary, która miała jakikolwiek kontakt fizyczny z Jerrym. I tak, to nie jest takie proste, nie wystarczy po prostu go dotykać. Wystarczy trzymać się od niego z daleka, bo nawet jeżeli cię zobaczy, to zacznie cię gonić, więc lepiej uciekaj, gdzie pieprz rośnie, gdy go zobaczysz. Oczywiście, o ile w Backroomsach rośnie pieprz. Przecież to nawet nie jest śmieszne. Pamiętajcie, że to mają być tylko i wyłącznie nasiona słonecznika. Tylko w ten sposób może go oswoić. Wiadomo, że Jerry posiada szereg mocy, część z nich jest jeszcze nieznana, natomiast wiadomo, że posiada zdolność do noclippingu, więc albo może noclipować się sam, albo może noclipować ciebie, więc trzeba uważać. Na sam koniec mówienia o Jerry mam dla ciebie listę rzeczy, które robić i nie robić, kiedy chcesz zrobić cokolwiek związanego z Jerrym, o ile to za nie ma jakikolwiek sens, więc teraz robić, czyli tak, to rób. Trzymaj się z dala od Jerego, jeśli nie możesz go oswoić. Zachowaj butelkę wody migdałowej lub paczkę słonecznika, jeśli zamierzasz go oswoić. Przygotuj się na nagłe znoclipowanie, jeśli uda ci się przed nim uciec. A teraz rzeczy, których lepiej nie robić.
Nie podchodź do Jerry'ego bez zamiaru oswojenia go, nie mów negatywnie o Jerry'm w obecności jego zwolenników, nie pozwól się indoktrynować Jerry'emu. Polecam... Mondrex. A nim przejdziemy do analizy samej grupy, czy też frakcji, jaką są wyznawcy Jerry'ego, pierw przedstawię wam wywiad pomiędzy oficerem Meg, który poprosił o zachowanie anonimowości, oraz Sinclairem, członkiem wyznawców Jerry'ego. Rozpoczęcie dziennika 18.33. Przeprowadzający wywiad, oficer Meg. Rozmówca, Sinclair. Proszę podać swoje imię i nazwisko na rozmowę kwalifikacyjną. Moje imię nie ma znaczenia. Dlaczego do cholery miałoby to mieć znaczenie? Czy może pan to rozwinąć? Proszę pana? Nie jestem niczym więcej niż zwolennikiem Jerry'ego. On jest wszystkim. Dopóki nie będziesz chciał o tym rozmawiać, nie mam ci nic do powiedzenia. Proszę pana, czy wszystko w porządku? O, chwalebny Jerry, wybacz mi. Będę mówił przede mną do ślepego. Przepraszam, Jerry. Twoja wola będzie spełniona. Nazywam się Sinclair. Tak? Dobra, Sinclair. Czy możesz wyjaśnić, kim jest Jerry? Jerry jest wszystkim. Jerry jest jedynym światłem nadziei w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Kiedy wierzyłem, że nie ma tu nadziei, to szczęście nie mogło tu istnieć. Ale Jerry mnie znalazł i pokazał mi drogę. I wkrótce uwolni nas wszystkich z tego przeklętego piekła. Uważasz, że Jerry jest kluczem do ucieczki z zapleczy? Dlaczego miałby mnie? On jest wszechmogący. Jest potężniejszy niż fałszywy prorok. Gdyby nie Jerry, ja... Sinclair, Jerry jest z nami. Niedawno został oswojony. Jeśli chcesz... Ty, co zrobiłeś? Co mu zrobiłeś? Ty kupo gówna. Zabiję was wszystkich. Ta rozmowa się skończyła. Natychmiast proszę o pomoc. Wówczas Jerry wypowiedział słowa, których wcześniej chciałem cytować, odnośnie oddania chwały Jerry'emu. Natomiast ciekawe jest to, co zdało się później. Sinclair brutalnie zaatakował oficera i próbował złapać jego broń. Po ucieczce z pokoju przesłuchań, Sinclair zabrał Jerry'ego z Meg i uciekł z nim. Obecne miejsce pobytu Sinclaira jest nieznane. Jerry został zauważony na poziomie pierwszym, tak jak zawsze. Koniec dziennika, 18.46. Jak widzicie, całkiem słodko. Przejdźmy zatem w struktury tej jakże pokrętnej organizacji. Jak już znając życie, zdążyliście się domyślić, zwolennicy Jerry'ego to frakcja, która składa się tylko i wyłącznie z ludzi zindoktrynowanych przez Jerry'ego, którzy czczą go jak Boga. Szacuje się, że jest ich co najmniej 400. Ich przywódcą na ten moment jest człowiek znany jako ojciec Bluebird. Głównym celem, który im przyświeca, jest asymilacja wszystkich ludzi i bytów, którzy znajdują się na zapleczach. Chcą mieć kontrolę nad każdym pojedynczym poziomem, co będzie niezwykle ciężkie, ale no cóż... Nie wiem, czy powinienem życzyć powodzenia, ale lepiej nie. Pokrótce ich głównym celem jest właśnie przejęcie władzy w całych zapleczach i kontrola nad każdym pojedynczym bytem i człowiekiem, by czcił Jerry'ego. I to na ten moment tyle. Pasowałoby jeszcze przybliżyć wszystkie drużyny i jak gdyby posterunki wyznawców Jerry'ego, które znajdziecie w Backrooms, więc let's go. Pierwszy to liderzy wyznawców Jerry'ego, czyli ojciec Bluebird, jednostka 7, czyli Jerry, a także ojciec Gołąb. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Kurde, ojciec Gołąb, nie. Przed wami nowy lider naszej sekty. Father Pigeon, ojciec Gołąb. No przecież, czy to nie brzmi dobrze? To brzmi świetnie. Dalej przejdźmy do oddziałów przywódców Jerry'ego i zacznijmy od spadających piór. Ich głównym celem jest rozpowszechnianie informacji o Jerry'm oraz indoktrynacja nowych członków za pomocą samego ptaka. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale jest dobrze. Następna drużyna to szpony. Słucham Batman Trybunał Słów, co? Jest to znacznie bardziej zmilitaryzowany oddział, który służy do zabijania ludzi, którzy otwarcie wypowiadają się przeciwko Jerry'emu i przeciw jego wyznawcom. Ponadto są wykorzystywani do przejmowania placówek innowierców. Kolejne to gryfy, czyli po angielsku Griffins. A. Jest to całkiem ciekawa grupa, bowiem składa się z niewielkiej liczby facelingów, które zostały zindoktrynowane przez Jerry'ego, a ich głównym i jedynym zadaniem jest zwabianie innych bytów, by zostali także zasymilowani przez Jerry'ego. To wszystkie grupy, lecz przejdźmy także do posterunków, czy też placówek. Pierwsza to główne centrum wyznawców Jerry'ego, czyli niejaki Jerry's Room. Pokój Jerry'ego. Jest to centralne miejsce frakcji, miejsce, gdzie czczony jest Jerry, a także domniemany dom tajemniczego ojca Bluebirda. Istnieje także posterunek wyznawców na poziomie drugim. Jest to ich główna baza w tym miejscu i tutaj właśnie głównym celem są inni ocaleńcy, czy też wędrowcy, którzy poszukują przygód w Backroomsach. Lepiej uważajcie na siebie na poziomie drugim. Co interesujące, pokój Jerry'ego jest tak jak gdyby odrębnym poziomem w Backroomsach. Skala trudności przetrwania została sklasyfikowana jako pierwsza, jest to poziom bezpieczny, zabezpieczony i minimalna liczba jednostek się tu znajduje. Chociaż ja nie byłbym tego taki pewien. Możesz się tutaj dostać przychodząc przez drzwi na poziomie drugim, jednakże jest to bardzo niebezpieczne, bo po prostu zostaniesz zabity przez...
zepsuł Jerego, więc lepiej tego nie rób, pamiętaj. I tak najprościej mówiąc, to byłoby wszystko na temat wyznawców Jerego. Tak naprawdę przeanalizowaliśmy wszystko, co byłoby tutaj do przeanalizowania, poza dwoma naprawdę intrygującymi i ciekawymi historiami właśnie na temat tej frakcji. Wszystkie historie znajdziecie na Wikidocie, jedna z nich, The Pearl and the Knave, jest jak gdyby dramatem rozpisanym w scenach. Przykładowo, jeżeli czytaliście, nie wiem, Balladynę, Zemstę albo Dziady, to tutaj znajdziecie coś podobnego. Nie wiem, mi się podoba coś takiego, naprawdę. Bo koniec końców nie jest to zwykłe opowiadanie z narratorem, który coś opisuje, jak na przykład jakieś creepypasty, a faktycznie jest tutaj coś ciekawego w tym, bo jest to dramat podzielony na sceny, tak? Jest także kilka innych historii, jedna z nich także jest całkiem ciekawie napisana, więc być może chcielibyście, żebym przedstawił je w jakimś innym, osobnym filmie. Jak tak, to stawcie pod tym filmem kciuka w górę i napiszcie mi o tym w komentarzu, jak będzie dość dużo komentarzy tego typu, że hej, nagraj film na temat historii, na temat... Dobra, nie. Nagraj film na temat historii o wyznawcach Jerego. A ja wkrótce zrobię właśnie takowy film, gdzie przeczytam wam wszystkie historie właśnie z nimi związane. Albo wszystkie, które znajdę. Tymczasem ja pomalutku będę się już z wami żegnać. Dziękuję bardzo wam wszystkim za oglądanie tego filmu do tego momentu. Zostaw koniecznie kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli materiał ci się spodobał, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałem dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Wpadajcie ponadto na mojego Instagramka, TikToka, drugi kanał, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Na tego Instagramka zapraszam szczególnie. Może uda nam się go jakoś fajnie rozbudować. Tymczasem ja powoli będę się żegnał, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko do kolejnych materiałów, miłego dzionka wam wszystkim, cześć! Thank you.